Witam, Grażyna Rakowicz. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowy dnia, a dzisiaj moim gościem jest Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani minister, ponad rok jest Pani w rządzie, który kończy swoją kadencję. Jak Pani ocenia ten czas? No, w kontekście, że to jest rok, ja oceniam pozytywnie. Udało się zamknąć wiele projektów infrastrukturalnych z perspektywy 2007-2014. I to jest w zasadzie największy sukces. Nikt tak jak ja nie miał świadomości, jak trudne są to projekty infrastrukturalne. Moje doświadczenie kolejowe to pokazywało, jak trudno rozpędzały się te projekty. I to, że udało się je zakończyć, że udało się otworzyć bardzo dużą perspektywę finansowania projektów taborowych na kolei, które już wchodzą w życie. Mieliśmy udany projekt Pendolino, na koniec roku będą kolejne duże porcje transportu taboru w kolejnictwie oddane do użytku już w rozkładzie grudniowym. To jest naprawdę duży przełom w jakości transportu publicznego, no i dworce. Duża zmiana widoku dworców, obrazu dworców w Polsce. Choćby w Bydgoszczy, który Pani tak otwierała nie tak dawno. Bydgoszcz jest szczególnym przedmiotem mojej dumy, dlatego że udało się ten projekt dobrze zaplanować, wykonać w bardzo krótkim czasie, niewiele ponad rok. I tak jak mogłam obejrzeć i w trakcie realizacji na poziomie planu, udało się zrealizować wszystkie założenia dotyczące tego projektu. I zaczyna procentować doświadczenie polskich kolei w budowaniu tego rodzaju projektów. To też trzeba, na to było trochę czasu. I teraz jest rzeczywiście moment żniw. Co na Pani w Bydgoszczy na dworcu PKP zrobiło największe wrażenie? Ja myślę, że ogólna funkcjonalność tego dworca, dopasowanie jego formy, kształtu do potrzeb użytkowych. Również i wygląd, ładne zestawienie części nowych z tradycją. To jest duża sztuka, a to zostało zrobione bardzo w dobrym guście. No i tempo realizacji. Im szybciej się to realizuje, tym jest to tańsze. I tu jeszcze dziękowałam tu już wszystkim wielokrotnie. Bardzo dobre była współpraca między PKP, władzami lokalnymi, różnymi instytucjami, wykonawcą. To też jest przykład, jak powiedziałam na otwarciu, że dobra zgoda buduje i to szybko buduje. Władze miasta nie przejęły tego dworca, tak jak to się stało na przykład w Toruniu. Czy to ma jakieś znaczenie dla jego przyszłości? W perspektywie nie. Możliwe są różne modele. To jest kwestia ułożenia się między PKP a władzami i dobrego porozumienia co do zarządzania. Ja temu nie nadawałam jakiegoś szczególnego znaczenia. Możliwe są i takie formuły. Ważne, żeby współpracować. Jest Pani zadowolona, jak rozumiem, także z inwestycji w Kujawsko-Pomorskim, ale opozycja, głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że tak różowo nie jest i mówią, że bardzo mało inwestycji w 8 latach ostatnich zrealizowano w naszym regionie. Jak Pani skomentuje tę opinię? No, to jest zbójeckie prawo opozycji, żeby krytykować, ale to nie jest obiektywna prawda. No, każdy, kto popatrzy na liczby, 4 miliardy włożone w inwestycje drogowe, bardzo dobrze już przygotowane następne inwestycje ze S5, która już jest w zasadzie w formule przetargowej. Już czy dopiero, bo już wiele lat mówiono o tej S5, że jest ona potrzebna tak, Bydgoszczy i regionowi. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasze zapóźnienia infrastrukturalne są tak duże, że właściwie o wszystkich inwestycjach mówiło się od wielu lat. Natomiast oczekiwanie, że one wszystkie jednocześnie będą zrealizowane, jest nierealistyczne i w tym sensie jest nieodpowiedzialne. Ale w Kujawsko-Pomorskim to idzie w niezłym tempie i to szczególnie widać nie u nas, tylko jak się pojedzie na Radę Ministrów Europejskich, a byłam w Luksemburgu kilka dni temu, gdzie Polacy są uważani za wzór dobrego wykorzystywania środków na infrastrukturę. My nie jesteśmy z tego zadowoleni na tyle, bo każdy chciałby więcej, ale na tle innych państw i na tle realnych doświadczeń w zagospodarowaniu tych środków, to my jesteśmy pokazywani jako dobry przykład. Ale w przypadku S5 jeszcze dopytam, takie przygotowanie na etapie papierkowym przez kilka lat to jest jednak nie za długo?
Planowanie zawsze jest dłuższe niż realizacja. I to jest norma. Jeżeli jest dobre, każda oszczędność na planowaniu mści się na wykonaniu. To jest podstawowa zasada. I dworzec w Bydgoszczy też dobrze poszedł, dlatego że był bardzo starannie zaplanowany. Gdyby nie był tak starannie zaplanowany, nie zrobilibyśmy go tak szybko. Podobnie jest z drogami. Z drogami jest wiele problemów. Tam są spory o przebieg, spory prawne, mnóstwo takich kwestii, które nierozwiązane na etapie planowania mszczą się na etapie realizacji. Kiedy kierowcy pojadą S5? No za 3-4 lata. I to jest pewne? No, tak jak można ocenić jakość planowania, to mogę powiedzieć, że pewne. No. Jeszcze dopytam o S10, bo też opozycja wskazuje, no, że tutaj prace też się ślimaczą. Na rządowej liście tej podstawowej S10 znalazła się, jak cytuję, dzięki skutecznemu lobbingowi. Gdyby tego lobbingu nie było z Bydgoszczy, to nie byłoby tej S10 na rządowej liście? Dziesiątka się znalazła po konsultacjach społecznych. My żeśmy pokazali wiele inwestycji do wyboru. I do realizacji zostały te skierowane, które w wyniku też konsultacji jakby były najbardziej przekonujące. No i dziesiątka rzeczywiście była wynikiem konsultacji społecznych. 357 wniosków o wpisanie tej dziesiątki do planu rządowego. Pieniądze znalazły się już na tę inwestycję konkretną? Tak, znaczy pieniądze są na cały projekt, bo to nie jest tak, że one są policzone projekt po projekcie, dlatego że nie wszystkie są w tej samej fazie realizacji. Nie dla wszystkich budżet jest wyliczony co do miliona, ale jako cały projekt jest zbilansowany i mogę powiedzieć, że jest realny. Oczywiście to nie znaczy, że na tym trzeba poprzestać. Rok po roku trzeba walczyć o realizację tego projektu. Taka jest natura planu wieloletniego. A na ile po wyborach te plany będą realne? S5, S10 czy inne inwestycje zaplanowane dla Kujawsko-Pomorskiego? Jeżeli rząd po wyborach merytorycznie zgodzi się z tym planem, to jest to realne. Jeżeli nie, jeżeli będzie chciał kwestionować, no to oczywiście zmieni. To jest kwestia, no na tym polega odpowiedzialność polityczna. A gdyby kwestionował, to co by się musiało stać? Dlaczego kwestionuje? Nie, mnie to jest to trudno wyobrazić. Moim zdaniem nie powinno być to kwestionowane. S10, szczególnie na tym odcinku Bydgoszcz-Toruń, ma bardzo takie znaczenie nie tylko sieciowe, ale takie, powiedziałam, regionalne. Ono ospaja te dwa miasta. Pokazuje, że tak naprawdę interesy ludzi mieszczą się gdzieś między Bydgoszczą a Toruniem. Nie są przyspawane do jednego tego miejsca. Daje większą mobilność ludziom, większe możliwości dostosowania się pracą, życiem do tego, do wykorzystania, że są dwa duże miasta, a nie jedno duże miasto. Czy ta wypowiedź świadczy o tym, że ta bydgosko-toruńska metropolia jest tutaj potrzebna? Ona jest potrzebna jako pewne realne zjawisko. Czy potrzebne są takie czy inne narzędzia prawne do jej wprowadzenia? To jest kwestia wtórna. Ja zawsze powtarzam, że podstawą jest dobra współpraca między samorządami, którzy dobrze rozumieją swoją rolę w regionie. Jeżeli ona będzie, to każde narzędzie będzie wykorzystane. Jeżeli jej nie będzie, to nawet jak będą narzędzia prawne, to one nie zostaną wykorzystane. Tak jak powiedziałam w naszej prywatnej rozmowie, dobra współpraca jest elementem profesjonalności władzy lokalnej. I albo ona jest profesjonalna i umie współpracować, albo nie jest i lubi się kłócić. Miejmy nadzieję, że dobra współpraca między Bydgoszczą i Toruniem i w całym regionie będzie serdecznie tego życzę i trwała przez kolejne lata. Dziękuję Pani serdecznie za przybycie do studia. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, była moim i Państwa gościem. Kolejna rozmowa dnia jak zawsze. Zapraszam. Do zobaczenia.